Analizując zadania z geometrii analitycznej, często napotykamy się na temat długość odcinka w układzie współrzędnych. Wzór, z którego trzeba skorzystać, jest o dziwo w kartach maturalnych i wzór jest następujący. Długość jakiegoś odcinka, może to być na przykład albo A i B, albo P i G, albo B i C, C i D, obojętnie. Tak, tu po prostu będą współrzędne określające początek i koniec naszego odcinka. I teraz tak, wzór jest ten równy, tak jest długi pierwiastek i pod pierwiastkiem mamy dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie mamy odejmowanie współrzędnych x-owych z punktów naszych podanych tutaj, a w drugim nawiasie mamy współrzędne y-owe, tak, z punktów podanych właśnie tutaj, tak. Pamiętając, że tu nie ma znaczenia kolejność wstawiania liczb za x, tylko żeby je dobrze podstawić. Ponieważ jeżeli potęgujemy, na przykład wyjdzie z tego nawiasu 3 do kwadratu, to nam da 9, a jak stąd wyjdzie na przykład minus 3, to do kwadratu też da nam 9. Czyli kolejność tutaj podstawiania liczb nie ma znaczenia, tylko żeby dobrze podstawić. Tak samo tutaj nie ma znaczenia kolejność w nawiasie. Czy podstawimy najpierw y2 albo y1, a tutaj tak, tylko żeby dobrze podstawić, bo potem i tak po spotęgowaniu wychodzi liczba dodatnia. To teraz mamy taki przykład, tak? Mamy punkt początkowy, jakieś tam 3, o współrzędnych 3 i 5 i punkt końcowy, to jest punkt B i współrzędne 6 i minus 3. I chcemy obliczyć długość odcinka. No to co tu powstanie? Powstanie długi pierwiastek. Pod pierwiastkiem dwa nawiasy, pomiędzy nawiasami jest dodać, nawiasy są spotęgowane i potem w nawiasach dajemy minus. I tak, tu wstawiamy x, tu wstawiamy y, tylko nieważne jest w jakiej kolejności, czy damy to jako pierwsze, to jako drugie, albo to jako drugie, to jako pierwsze. A dlaczego te punkty wybieramy? Bo tu są x należące do punktu A, czyli to jest ten pierwszy, a tu jest x należący do punktu B, czyli też. Tutaj będzie drugi, tak? Drugi x, bo należy do drugiego punktu, tak. Tutaj będzie yb, czyli należy do drugiego punktu, czyli z dwójeczką, a tutaj ya należy do pierwszego punktu. Widzimy? Jedynki, dwójki, tak. Może być to oznaczone wzór albo jako a i b, albo właśnie 1 i 2, ale kolejność w zadaniu naprawdę tu nie ma znaczenia, tak? Ważne, żeby obie wstawić w poprawnej formie. No to co? X do jednego, na bezczelnego sobie wsadzimy tutaj 3, odjąć 6. No i teraz tutaj wsadzimy sobie to, odjąć to. No to co? To jako pierwsze, a tutaj mamy minus. I teraz ten minus z tym minusem się gryzie, dając nam plusa. To trzeba bardzo ważnie uważać na znaki, które się wstawia. I teraz tak mamy, tak. Tu powstanie znowu pierwiastek z dodawaniem, tylko że teraz musimy tu wstawić wynik tego potęgowania, a tutaj wynik tego potęgowania. To mamy tak, 3 odjąć 6 to jest minus 3, do kwadratu daje 9. I teraz tutaj, 5 plus 3 to jest 8, do kwadratu to jest 64. I teraz tu po dodaniu tego zostaje wynik dalej pod pierwiastkiem. W tym przypadku pierwiastek z 73. Jeżeli w zadaniu będziemy musieli obliczyć odległość między punktami na osi układów współrzędnych, trzeba skorzystać ze wzoru na długość właśnie odcinka w układzie współrzędnych, a mianowicie on wygląda w następujący sposób. Jest to taki dziwny, długi pierwiastek, w którym pod pierwiastkiem mamy dwa nawiasy. Między nawiasami jest dodać, nawiasy są spotęgowane i w nawiasach jest odjąć. W pierwszym nawiasie wstawiamy współrzędne x-owe w obu punktów, a w drugim nawiasie współrzędne y-owe drugich punktów. Tu kolejność wstawiania w nawias nie ma znaczenia. Tak, czy damy pierwszy, drugi punkt albo pierwszy, dobry. No to teraz tutaj. Do każdego z tych punktów trzeba będzie obliczyć długość jego odcinka. Czyli co? Ten właśnie pierwiastek. Tak, ten pierwiastek. Czyli co? Tutaj będzie długość odcinka AB, tutaj długość odcinka CD, a tutaj długość odcinka EF. No i schematycznie będzie to samo robione, praktycznie tak, będzie pierwiastek tutaj, będzie pierwiastek tutaj i pierwiastek tutaj. Będą dwa nawiasy w każdym pierwiastku, tak, w tym pierwszym, tak, trochę się omsknął, tak,
bo trochę za blisko. Dobra. No i nie będziemy już kreślić. Spróbujemy tak. Tutaj będzie zawsze dodać. Potem nawiasy będą spotęgowane. Widzimy, że to naprawdę schematycznie idzie, tak? Obliczyć długość odcinka dla wielu nastu działań można schematycznie. Dobra. W nawiasach zawsze mamy odjąć. Potem te minusy mogą się ewentualnie ze wsadzanym minusem, przepraszam, skumulować do plusa. No to teraz tak. Tu wstawiamy x, tak? Czyli co? x1, x2, tak? Tutaj wstawiamy pierwszego x-a. Tutaj może ja innym kolorem to zaznaczę. Dobra, to tutaj tak. Tutaj wstawiam minus 3 i tutaj wstawiamy drugiego x-a z drugiego punktu, tak? Tutaj jest minus 5, to ten minus z tym minusem się nam pogryzie, dając plusa, tak? Czyli mamy tak, plus 5, no to tu wstawiamy y, tak? Wstawiam minus 1, to ten minus się z tym minusem podstawianym też pogryzie, dając plus 1. I teraz równa się, tak? Tu powstaje pierwiastek z dodawaniem i tu musimy wstawić wyniki tych potęgowania, tak? Tutaj mamy minus 3 plus 5 to jest 2, 2 do kwadratu to jest 4. I tutaj mamy minus 1 plus 1 to jest 0, 0 do kwadratu jest 0. I został nam pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to jest 2. No i schematycznie idziemy dalej. Tutaj x, 9, 1, x, a potem y. 2 i 8. No to teraz równa się. Znowu pierwiastek z dodawaniem. Tu wynik pierwszego potęgowania, tu wynik drugiego potęgowania. No to co? 9 odjąć 1 to jest 8 do kwadratu 64. Potem mamy dodać. 2 odjąć 8 jest minus 6. Do kwadratu jest 36 na plusie. Tu wychodzi pierwiastek ze 100, czyli to jest 10. No to teraz tutaj. Najpierw tutaj to, a potem to. No to tutaj mamy tak, minus, jedna, jedna, druga. Potem ten minus z tym minusem się pogryzie, dając plus. 6 i jedna, druga. I tutaj mamy tak, 5 i ten minus się z tym minusem pogryzie, dając plusa, tak? Czyli mamy plus 7. No to teraz mamy tak, tutaj. Liczymy to i potęgujemy i wynik tu zapisać. To mamy tak, minus 1,5 plus 6,5 to jest inaczej 5. 5 do kwadratu to jest 25. No to teraz mamy tutaj. 5 plus 7 to jest 12 i do kwadratu 144. Tutaj powstaje nam pierwiastek ze 169, który jest równy ładnej liczbie 13. Aby sprawdzić, czy trójkąt jest równoboczny lub równoramienny, mając współrzędne punktów, trzeba obliczyć długości z każdego odcinka, a potem porównać właśnie te długości odcinka. Żeby obliczyć długość odcinka, trzeba skorzystać ze wzoru na długość odcinka. Czyli tutaj mamy taki wzór jak... Tu będzie taki długi pierwiastek, pod pierwiastkiem dwa nawiasy, które będą sumowane. Nawiasy będą do kwadratu i w nawiasach będą minusy. W pierwszym nawiasie będą x, w drugim nawiasie będą y. Kolejność wstawiania x-ów w dany nawias i y-ów w dany nawias jest bez znaczenia. Dobra, no to teraz tutaj, żeby obliczyć długości danych boków, no to trzeba obliczyć na przykład długość boku AB, potem BC i CA, czyli tutaj będzie po prostu długość AB równa się, długość boku BC równa się i długość boku CA, czyli trzeba każdy z wierzchołków ze sobą połączyć, no to schematycznie będzie potem będzie tak, AB, BC i CA. No to równa się. Za każdym razem będzie ten długi pierwiastek na początek. Tu, cyk. W każdym pierwiastku będą dwa nawiasy. Które będą ze sobą sumowane. W każdym nawiasie będzie minus po środku. I każdy nawias ulegnie potędze. Do pierwszego nawiasu wstawiamy x kolejne, czyli co? A i B. No to będzie 6 i 4. Potem B i C. 4 i 1. Potem C i A, czyli 1 i 6, albo 6 i 1. Napiszemy sobie 6 i 1. Dobra. To analogicznie można automatycznie tu sobie zrobić, tak? Wstawimy szóstkę i wartość B. Wartość B jest ujemna, ten minus z tym minusem się nam pogryzie, dając plusa. Dobra. Potem mamy BC.
To tu mamy to. Minus 3, 12. Minus 3, minus 12. Dobra. I CA. Tak, tutaj mamy 12 i 6. Widzimy? Automatycznie to idzie. Można robić naprawdę masę tych właśnie długości odcinka, tylko żeby dobre liczby popodstawiać. Tutaj mamy co? Czyli mamy co? 4. I tutaj wstawiamy Y z drugiego punktu. Tu jest minus. To z tym minusem się nam pogryzie, dając plusa. No to teraz tutaj. Pozwolę sobie najpierw popodstawiać, a potem sobie każdy będziemy liczyć osobno. Tak. To teraz mamy B i C. Mamy minus 1 i 3. Czyli minus 1 i minus 3. Dobra. No i teraz tutaj. C i A. Czyli 3 i 4. No to teraz tutaj. A i B. Y. 9. Minus. Minus daje plus. Dobra. Potem mamy B i C. Czyli mamy tak. Minus 3 i minus 3. Dobra. I teraz tutaj. C i A. 3 i 9. No. Dobra. No to teraz sobie wyliczymy każdy z tych pierwiastków osobno. Tak. No to tutaj za każdym razem wyjdzie tak pierwiastek z dodawaniem. Tutaj mamy 6 odjąć 4, to jest 2. 2 do kwadratu to jest 4. Potem mamy 4 plus 1 to jest 5. 5 do kwadratu 25. I po dodaniu pod pierwiastkiem zostaje 29. No to idziemy dalej. 4 odjąć 1 to jest 3. 3 do kwadratu to jest 9. Dobra. I potem mamy minus 1 minus 3. To jest minus 4 do kwadratu, to jest plus 16, czyli tu wychodzi pierwiastek z 25, czyli wychodzi 5. Dobra, no to idziemy sobie dalej. Potem mamy tak, 6 odjąć 1, 5 do kwadratu, 25. Potem mamy 3 odjąć 4, to jest minus 1 do kwadratu, plus 1, równa się pierwiastek z 26. I widzimy tutaj żaden nie jest żaden, tak? Ani równoboczny, ani równoramienny, bo równoramienny by miał dwa te same wyniki, a równoboczny trzy te same wyniki, tak? Tutaj żaden nie jest żaden, tak? Chyba, że tutaj gdzieś był błąd w obliczeniach, zaraz sobie sprawdzimy. Ale raczej nie. Dobra, no to teraz tutaj mamy, tak? Jedno, drugie, trzecie. No to teraz tak, tutaj będzie zawsze dodać. Dobra, no to teraz tutaj. 3, 6 plus 3 to jest 9, do kwadratu 81. 9 plus 3, 12, do kwadratu 144. Po dodaniu tego będzie 225, a z tego to jest 15. No to teraz tutaj mamy tak. Minus 3 minus 12 jest 15, do kwadratu jest 225. I tu mamy minus 3 minus 3, czyli minus 6 do kwadratu to jest 36, a jak to sobie sumujemy, mamy 261. No to teraz tutaj mamy tak, 12 minus 6 to jest 6 do kwadratu 36. No to teraz tutaj mamy 3 odjąć 9 to jest minus 6 do kwadratu jest 36. I tutaj mamy pierwiastek z 72, tak? Czyli żaden nie jest żaden. Do okręgu o środku S należy punkt A. Oblicz promień i długość tego okręgu. Aby przystąpić do prawidłowego rozwiązywania tego zadania, należy zrozumieć, o co w nim chodzi. Jeżeli mamy jakiś okrąg i mamy środek i wiemy, że jakiś punkt należy do tego okręgu, to tutaj musi leżeć punkt na okręgu, czyli na tej naszej tarczy, w której się piek tort. Czyli teraz tak, jakiś punkt wybieramy sobie A i jak połączymy sobie tutaj A z S-ką, to powstanie nam promień tego okręgu. A wzór na długość odcinka w układzie współrzędnych jest taki. Jakiś tam AB równa się i taki dziwny długi pierwiastek i pod pierwiastkiem mamy dwa nawiasy. Dwa nawiasy są ze sobą dodawane, nawiasy są potęgowane i w nawiasach w pierwszym mamy X odjąć X, tak? Czyli współrzędna x z jednego punktu odjąć współrzędna x z drugiego punktu, a w drugim nawiasie mamy odejmowanie po prostu y-ów. Tak? Kolejność tych wsadzania x-ów do danego nawiasu i y-ów do danego nawiasu nie ma kompletnie znaczenia. Dobra, no to teraz tutaj mamy, tak? Długość AS, czyli to będzie ten nasz promień, no to równa się. Mamy tak, długi promień, długi pierwiastek i w nim dwa nawiasy. W nawiasach są minusy,
Nawiasy są potęgowane i jest dodać. No to teraz wsadzamy. W pierwszym nawias x to mamy tak, minus 4 i 2. No to wstawiamy na bezczelnego, minus 4 i 2. Potem wstawiamy y, 1 i 3, czyli mamy tu 1 i 3. Równa się, powstanie pierwiastek z dodawaniem i tutaj wstawiamy wynik potęgowania pierwszego nawiasu, a tu wynik potęgowania drugiego nawiasu. I teraz tak, mamy tak, minus 4 minus 2 jest minus 6, do kwadratu jest 36. I tutaj mamy minus 1 minus 3, czyli minus 2 do kwadratu daje 4. I tutaj nam da pierwiastek 40. I ten pierwiastek z 40 można sobie wyłączyć czynnik, tak? 40 na 2 to 20, na 2 to jest 10, na 2 to jest 5, 5, 5, 1. Dobra. I teraz patrzymy się na stopień pierwiastka, jest drugiego stopnia. To bierzemy dwie te same jajeczko, wywalamy jedną i to, co nie ma jajka, idzie wymnożone pod pierwiastek. Czyli tutaj mamy dwa pierwiastki z 10, tak? To się równa. Dobra. Długość okręgu. Długość okręgu to jest wzór inaczej 2πr. Czyli co? Wstawiamy 2pi raz nasze r, które wyszło, czyli 2 pierwiastek z 10, czyli długość tego okręgu będzie miała 4 pierwiastek z 10pi. No to idziemy sobie dalej. Schematycznie znowu AS, czyli długość tego promienia naszego, równa się. I długie pierwiastek pod pierwiastkiem dwa nawiasy, które są dodawane i potem potęgowane i w nawiasek mamy minus. Dobra, tu wstawiamy x, tu wstawiamy y. No, mamy 2 i minus 4. No to co? Wstawiamy 2 i tutaj jak wstawiamy minus i wstawiamy minus, to te dwa minusy dadzą plus, bo minus z minusem się gryzie dając plusa, tak? Czyli tutaj będzie plus 4 i tutaj y wstawiamy. Znowu mamy 2 i tutaj minus i tutaj mamy minus, czyli da plus i równa się. No to teraz tutaj. Liczymy nawias, potęgujemy, zapisujemy wynik. 2 plus 4, 6, do kwadratu 36 dodać. I tutaj 2 plus 6 jest 8, do kwadratu jest 64, równa się. Ładny pierwiastek ze 100, który nam daje 10, a długość okręgu to jest 2πr, czyli to jest 2π razy 10, czyli inaczej 20π. Mamy policzoną długość okręgu. Dobra, no to idziemy sobie dalej. W następnym przykładzie mamy trochę dziwnych pierwiastków, ale spójrzmy, co się stanie, jak je wsadzimy pod pierwiastek, właśnie licząc długość odcinka, tak? Czyli nasz promień, czyli wzór AS równa się, odcinek AS równa się. Dwa nawiasy, w nawiasach odjąć, do kwadratu te nawiasy i dodać pomiędzy nawiasami. Dobra, i teraz tutaj wstawiamy x. Mamy tak, pierwiastek z 3, potem odjąć i to wstawiamy w nawias, bo to jest działanie. 3 minus pierwiastek z 3. Zamykamy nawias. Dobra, teraz tutaj. Mamy tak. Działanie wstawić w nawias. Minus 4 plus pierwiastek z 7. I tu jest odjąć pierwiastek z 7. No to teraz równa się. I tu wyjątkowo będzie troszeczkę przedłużony ten pierwiastek. Nie tak jak tu, że od razu wyjdzie wynik. Bo tutaj musimy spisać opuszczając minus. Tak? Czyli tutaj kolejno będzie. W tym nawiasie będzie pierwiastek z 3. Minus 3, bo minus zmienia znak, potem mamy minus z plusem, bo tu wstawiliśmy, proszę Państwa, z plusikiem, tak? Czyli minus z plusem da minus, czyli tutaj będzie minus pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać i drugi nawias. I kolejno, mamy tak, minus 4 plus pierwiastek z 7, minus pierwiastek z 7 do kwadratu równa się. I tutaj mamy tak. Tutaj mamy pierwiastek z 3. Odjąć pierwiastek z 3 to jest 0. Minus 3 do kwadratu to jest 9. I tutaj mamy dodać. I tutaj mamy tak. Pierwiastek z 7. Odjąć pierwiastek z 7 to jest 0. Minus 4 do kwadratu to jest 16. A jak sobie to dodamy, otrzymamy 25, a pierwiastek z 25 to jest 5. Mamy ładne wyniki. I teraz można sobie policzyć 2πr, czyli to jest 2 pi razy 5, czyli nasze 10π. Jeżeli w zadaniu będą chcieli sprawdzić, czy trójkąt jest prostokątny i ten trójkąt będzie w układzie współrzędnych, najpierw trzeba policzyć długości danego odcinka, a potem jego wyniki tych odcinków, podstawić do wzoru na twierdzenie Pitagorasa i sprawdzić, czy ono po dwóch stronach da ten sam wynik. Żeby obliczyć długość odcinka, trzeba skorzystać ze wzoru na długość odcinka, który jest następujący.
Tak, jest długi pierwiastek, pod pierwiastkiem są dwa nawiasy, które się ze sobą dodają i nawiasy, każdy z nich jest spotęgowany do kwadratu i w nawiasach są minusy. W pierwszym nawiasie dajemy współrzędne x-owe z obu punktów, a potem współrzędne y-owe z obu punktów. Kolejność wstawiania x-ów w dany nawias i y-ów w dany nawias jest kompletnie bez znaczenia. No to teraz co? Żeby obliczyć długość boków trójkąta, trzeba mieć długość boku AB, BC i CA. No to teraz mamy tak. Długość boku AB, długość boku BC i długość boku CA. I automatycznie można sobie kolejny podpunkt zrobić. To też będzie AB, BC i CA. No to równa się, tak? I za każdym razem będzie ten sam pierwiastek, tak? Tutaj długi pierwiastek, ten sam schemat po prostu, tak? Długi pierwiastek, cyk. Tak. Cyk. W każdym pierwiastku mamy dwa nawiasy. Tak? Które ulegają potędze. W nawiasach są minusy. I potem się je sumuje. Dobra, no to teraz tak. Po kolei sobie będziemy robić. Tak, wsadzamy współrzędną x-ową z A, minus 6, jako pierwszą. Potem współrzędną x-ową z B, minus 2. I jak wstawiamy liczbę ujemną, a był minus, dajemy plus, tak? Bo minus z minusem się gryzie, dając plusa. No teraz tutaj współrzędne y-owe, tak? Tutaj mamy kolejno i 8. Minus, minus 2, to będzie plus 2, czyli tutaj będzie kolejno, tak? Minus 6 plus 2, to jest minus 4, do kwadratu 16. Potem mamy 8 plus 2, to jest 10, do kwadratu 100. I wychodzi 116. No to idziemy sobie dalej. Teraz tutaj BC. Razy tego nie wyciągać przed pierwiastek, ale nic, bo potem łatwiej to będzie spotęgować po prostu, bo potęga nam zniesie pierwiastek. Dobra, to zaraz zobaczymy. Dobra, teraz sprawdzimy na szybkości, czy tu nie było błędów. Minus tutaj mamy 4, 16, 8, dobra, powinno być ok. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy B, minus 2, minus 3. No to teraz tutaj y, minus 2 i 0, równa się, plusik. Minus 2, minus 3, minus 5, do kwadratu 25. Potem mamy minus 2, minus 0, minus 2, do kwadratu to jest 4. I tu wychodzi nam pierwiastek z 29. No to teraz tutaj. Współrzędne x-owe z C i A. Minus 6 i 3. Minus 6 i 3. I potem mamy 8 i 0. 8 i 0. Równa się. No to cyk. Minus 6, minus 3 to jest minus 9, do kwadratu 81. Potem mamy dodać. 8 do kwadratu jest 64. No to teraz sprawdźmy, ile tu jest. 81 plus 64 to jest 145. No to teraz tu sobie na dole sprawdzimy, czy po prostu najmniejsze do kwadratu plus średnie do kwadratu da największe do kwadratu. Czyli po prostu A i B to są te mniej, małe i średnie, a C jest największą. To sprawdzimy po prostu, czy pierwiastek z 29 do kwadratu plus pierwiastek ze 116 do kwadratu, czy to nam da pierwiastek ze 145. Tak, tu potęga za każdym razem zniesie nam pierwiastek, dając nam 29 plus 116 równa się 145. Sprawdzamy, czy lewa strona równa się prawej. 9 plus 116 to jest 125, plus 20 to jest 145 po lewej stronie, po drugiej wyszło to samo. Czyli skoro lewa równa się prawej, to trójkąt jest prostokątny, tak? Dobra. Czyli ten pierwszy się zgadza. No to teraz idziemy dalej, tak? Tutaj współrzędne x-owe punktu A i B z tego podpunktu, tak? X-a bierzemy stąd i x-a bierzemy stąd. Pamiętamy, że jak wstawiamy minus, a tu był minus, dajemy plus, tak? No to teraz tutaj y, tak? 5 minus minus 1 daje plus 1, równa się. No to teraz mamy znowu ten... Tutaj za każdym razem będzie ten pierwiastek z dodawaniem,
Tak, dobra, teraz tak, 3 plus 5 to jest 8, do kwadratu daje 64. Potem mamy 5 plus 1 do kwadratu, to jest 6 do kwadratu, 36. Tu wychodzi pierwiastek ze 100, zostawiamy pod pierwiastkiem, bo potem ładnie na ta zniesie. Dobra, idziemy teraz tak, B i C, czyli B i C, minus 5 i 2, no to minus 5 i 2, dobra, potem minus 1 i 3, no to cyk. No to teraz mamy tak, minus 5, minus 2, minus 7 do kwadratu, 49. Tutaj mamy minus 1, minus 3 do kwadratu, to jest 16, a to jedno i drugie to nam da 65. Dobra, no to teraz idziemy dalej. Mamy dwójkę i trójkę, czyli mamy 2 i 3 i potem 3 i 5. No to cyk. 2 odjąć 3 to jest minus 1, do kwadratu to jest 1. Dobra, tutaj mamy 3 odjąć 5 to jest minus 2, do kwadratu to jest... Minus 2 do kwadratu to jest 4. Tak, tutaj wychodzi pierwiastek z 5 i tu nie ma szans, żeby nawet Pitagoras wyszedł, czyli tutaj automatycznie trójkąt nie jest prostokątny.